widać, jakby nie było luzu. A... Hej, Jaskuba. Przecież jest luz. Co, odpali ci raptor? No nie. A dlaczego nie? Co się dzieje? Co, bieniasz popsuł? W ogóle nie działa. Nie ma prądu? No tu jest dobrze, bo sprawdzałem. Tu nie. No. Tu też nie. No. Tomek, nie działa. No to jakimi my kładami jedziemy? Będziemy pchali wszystkie? Jest, jest. No teraz nie ma, jest. Chcę obrać plan działania. Żeby lipy nie było. A tu z kluczykiem, to co to się stanęło? No przecież... O? No, jest luz. No tu masz kierunki i to wszystko. Tu masz tego. Tu jest wszystko dobrze. Dobra, nie ma prądu, nie panika. Odpalimy z kablu. Kuba, pierwsze odpalenie raptora. Ale i... że wszystko z kabli? Wszystko z kabli, nie? Mam nadzieję, chłopaku, że ty dzisiaj pojeździsz. A Petę gdzie masz? No, KXD. No nie ma, KXD w domu. Ja KXD-ka biorę na miejscówkę. Oj, modele, modele. No bo luz jest. Nieprzygotowani. No bo patrz, pchać. No luz jest, da. Ale prądu nie ma. To żeście naprawili. To żeście naprawili. Nieźle. Kuba, a ty tak będziesz tego raptora pchał? No nie. Nie? A może to na tym polega jazda, żeby go pchać? No co ty? Chyba, że to ja nie umiem odpalać. Nie, no nie ma prądu. Widzisz, kontrolka nie pali w ogóle. Tak naprawili raptora. Zobacz jak. Że trzeba go pchać. No. Paliwo drogie. Paliwo drogie, kurde. W ogóle mamy inny styl, wiesz? Będziemy pchali zawsze na miejscówkach. My zapakowani, jeszcze tylko mój motocykl wejdzie tutaj i lecimy na miejscówkę. No, my w końcu uszykowani. To był moment. Jedziemy, to był moment. Tylko żeby KXD wytrzymał, nie? Dwa dni próby będą. Jak tam jakiegoś widza spotkamy, to damy się golnąć KXD-kiem. Nie ma sprawy. Pierw my, potem cała banda. Chociaż nie wiem, czy ktoś będzie na Godziembie. Kurczę, bym musiał to udramatyzować. My jedziemy na Godziembę, na miejscówkę, a nie wiemy, czy w ogóle jest czynna, nie? Bo oczywiście nie sprawdziliśmy tego. Ale byłyby jaja, co? Co? Nie mów nic. Nie mów nic. To chyba zaraz byśmy musieli pojechać na poligon, ty. No, żeby coś upalić. Niesamowite, co tutaj się dzieje. Show. Ja już nie pamiętam, kiedy na Godziembie byliśmy. Mi się wydaje, że to jakoś latem zeszłego roku, co? Nie wiem, nie pamiętam też, kiedy byliśmy. Nie pamiętamy. Prawdopodobnie może i rok nas nie było. Ciekawe, czy istnieje jeszcze ta Godzięba, czy nie istnieje. Najlepsze filmiki to zawsze z Godzięby były. Dużo tych filmów wojen. Chwila prawdy. Tomek, jak obstawiasz? Czynna czy nieczynna? Wpuszczą nas, nie wpuszczą nas? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jedzie za nami. Nie wydaje, tylko jestem pewien, że jedzie biały bus. I on pewnie też zmierza w tamtym kierunku. A ty, Kuba, jak obstawiasz? Czynna Godzięba, czy nie? Nie wiem,
Może? To wydaje mi się, że oni też tu jadą pojeździć. A nie, to jest prosto. No widzisz, czyli... Cię, brama otwarta, jesteśmy uratowani, Kuba. Kuba, zobaczymy pod beczką, czy wlepy nasze są. Pamiętasz pod właśnie, którą? Nie, no. To było chyba pod zieloną. Pod tą? No. Pod nie. Tamtą zieloną. No, pod tamtą. No jest mój KXD, cała miejscówka dla nas. Ale my tu dawno nie byliśmy. No, dawno. Ale mi się tu zawsze podobało, wiesz? Enduro! To może przez wodę będziesz próbował? Przez wodę? No. Nie no, żeby nie utopić Chińczyka. Jest taki ładny, wycacany, czyściutki. Super monciak normalnie. Teraz ściągamy mojego Chińczyka. Tutaj w Raptorze Kuby zauważyłem, że ma opony sumfy, przód i tył. I to kurczę są, można powiedzieć, nowe opony. Ja z sumfów jestem zadowolony, mam na Raptorze moim. Kurczę. Nie wiedziałem. No w końcu, 250 w użyciu będzie u nas. Ciekawe czy odpali, co? No. Przyznam się szczerze, że w garażu mi odpaliła i zgasła. I myślałem, że nie ma paliwa, a teraz zobaczymy. Masz co to pójdzie? Złotego trochę tego KXD. No trochę jest i złotego i niebieskiego i to jest podrasowany sprzęt. A no tak. KXD ma stopę, jak widzicie. Podnóżki. Kurde, to nie działa. Są na stałe. To nie wiem, czy tak nie? Skręcone, czy jak. To dobrze, czy nie? No niedobrze. Ten też, na stałe to jest wszystko, wiesz? Czyli wiesz, jak zahaczę, to urwę to, nie? Już widać, tu jest trochę ten... Nie, ale się wydaje taki mały ten KXD. No. Teraz jak tak jest. Malutki, nie? No. No, chcesz usiąść przy mieście. Wiesz, będziesz miał buty, też będzie inaczej, nie? No. Sięgasz jak Filip do mojej 350. Tu bym dał tak. Tu tak, tak. I tak. I... No to chodź, ja go spróbuję odpalić. Ty chcesz? Nie, dobra, pal go. Ja nie potrafię. To trzymaj.
trzymasz tego? No. Motora? Trzymam. Tu, Kuba. Okej. Bleku, odpala KXDK-a. Jak będziesz chciał się golnąć moim? Najpierw muszę odpalić to. A ty będziesz chciał się golnąć moim? No, będę mógł. Tomek, wyzwanie, czy podjazd zrobisz Chińczykiem? Którą, Tom? Plan działania. Żeby lipy nie było. Bo ja mam szybki strój. Dobra. Co myślisz? Wiele. Ale ja podjadę. Niewiele. Niewiele. Ja podjadę. Kuba mi już tutaj uszykował wyzwanie, czy podjadę tamtą górkę z tym wybiciem, z tym sprzętem. Sprawdzimy. Powiem wam, że z tych wszystkich sprzętów naszych dzisiaj, które zabraliśmy na żwirownię, to KXD jest najlepszy, bo jako pierwszy odpalił. U Tomka oczywiście też słaby akumulator. Trzeba z kabli jechać. Czyli ja mam najlepszy sprzęt jak na razie dzisiaj. Czyli tak, z miejscówką nam się udało, miejscówka czynna. Kuba tam się bawi gazem. Już zapaliłeś. Jak odpalimy, to możemy wracać. Przyjechali na żwirownię odpalić cebulę. Łe tam. Gasi.
Husqvarnie. No. To jest taka mała Husqvarna, nie? To jest taka mała Yamaha. To jest taka duża Husqvarna. Ale masz buty kozackie. Wyczesane. Polecam sklep Lita. Najlepsze buty. To jest producent Lit. A no to producent. Na motor nakłada na wszystko. Na wszystko. Nawet w piłkę tym możesz grać. No pewnie. Ty, to jak Yamaha ta moja wygląda, wiesz? To jest mała Yamaha. Ten na zimnym. Na zimnym. O, teraz tego. Ogólnie to palimy. Fajne pary butów. Wszystko fajne. Ciuchy fajne, rękawice. O, kask zobaczę. Kaski fajne. Co Tomek teraz? Palimy Raptora? A jak? To trzeba popchać, nie? Teraz powtórka. Bienias był, zrobił. Co to było z tymi klemami, czy z czymś? Bezpiecznik spalony i tam kabel. Aha, kabel. Bezpiecznik spalony był i kabel, jeden kabel nie wtykał. Jest, jest. No teraz nie ma, jest. Jest, udało się. Próba pojeździć. Ja już gotowy, ubrany, gotowy na przygodę z moim Chińczykiem. Zapraszam. Zapraszam na odcinek. Każdy z nas sobie pojeździ, oceni go i zobaczymy, czy wytrzyma. Gdzie jeszcze trochę będę chłady tu wymiatał. Lepiej mi tym idzie. Sprzedaję betę. Zostaję przy tym. Tomek! Sprzedaję betę, biorę tego. Co? Betę sprzedaję, tego zostawiam. Którego? Tego. Fajny jest. No, fajny. Jadę to. A tu nasze kaski. Ten jest mój. Ten jest Kuby. I tu jest Tomka. Mój jest trochę inny. Ma tutaj dodatkowe wloty. Tu chłopaki mają inne kaski. Też są wloty, ale mniejsze. Ja mam bardzo, bardzo duże wloty. Przewiewny strasznie ten mój jest. Strasznie, czyli tak jak powinno być. Tylko kaskaderzy jeżdżą tak. No my już tutaj, no my już kończymy, najeździliśmy się. Kuba się wyjeździł. Tomek to samo, ja na KXD-ku. Postanowiliśmy, że KXD-ka wydamy. Jeszcze tylko jutro czekają go testy u Olixa. Jak się uda w ogóle umówić. I pojedziemy. Pojedziemy gdzieś tam koło Szczelna. Zrobiłem KXD-kiem wyścigi z Kubą. Powiem wam, że całkiem jest ten motorek. Zobaczycie to na filmach.
My już spadamy. Nie, Tomek? Lecimy, na nie? Na koło idzie. No, a Tomek na kole go testował. Wszystkie górki próbował. No, jedną podjechał tylko. Ale podjechał, no. Ja to trochę za dużo ważę, to... Ale wyobraźcie sobie, ja na KXD-ku 90 kg wagi, Kuba na Raptorze i zobaczycie, co z tego wyszło. No, my już wracamy. To nara, hejos. Jeszcze na koniec wlepę wam wrzucimy pod beczkę na godziębie. Tu chodź. Ostatnio te, które włożyliśmy, to znikły. Czyli pozdrawiam tego, co zgarnął te wlepy. No i teraz... Jedną damy tam dalej, a drugą tu. No ale tak, żeby przykryło. Git, bo tylko dwie ostatnie dziś, z dzisiejszego dnia mam. To nara, hejos! Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.